Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o oznakowaniu dróg w Polsce. Do filmu przymierzałem się od kilku miesięcy. Temat, z racji dużego zakresu, nie jest łatwy do przedstawienia. Jeśli miałbym powiedzieć, co mnie najbardziej interesuje w drogach, to właśnie oznakowanie. Od około 5 roku życia projektowałem własne znaki, a obecnie projektuję je hobbystycznie do filmów, które oglądacie na moim kanale. Od około 20 lat trwa w Polsce wielki boom budowlany. W długości autostrad i dróg ekspresowych z szarego końca przeskoczyliśmy na 6 miejsce w Europie i tutaj wielki plus i brawa dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Jednak oznakowanie dróg niestety, ale nie poszło w parze z budową dróg. Co jest tego powodem? Przyczyn jest kilka, ale według mnie jednym z głównych jest to, że oznakowaniem dróg zajmuje się w przypadku autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych 16 oddziałów Generalnej Dyrekcji, które są w każdym województwie. Powoduje to sytuację, że różni ludzie w różnych częściach naszego kraju inaczej interpretują przepisy. Jeżdżąc autem po całej Polsce, widzę, jak inaczej są oznakowane drogi w zależności od województwa. Kilka razy byłem zapraszany do Centrali Generalnej Dyrekcji w Warszawie. Mówiłem tam, że oznakowaniem dróg na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję powinny zajmować się ci sami ludzie w jednym miejscu, którzy mieliby pogląd na cały kraj. Jednak za każdym razem moje słowa nie były brane na poważnie. W pierwszym odcinku o oznakowaniu, film wyświetla się w prawym górnym rogu, omówiłem szczegółowo znak węzła drogowego E20. W dzisiejszym odcinku omówię znaki E1, czyli tablice przeddrogowskazowe, i znaki E2, czyli drogowskaz tablicowy. Na znaku E1 widzimy oprócz miast również schemat skrzyżowania lub też węzła drogowego, natomiast na znaku E2 widzimy oprócz miast kierunkowych również strzałki. Chociaż znaki różnią się grafiką, to treść na nich powinna być zawsze taka sama, więc omawianie ich połączy w jedną całość. To, co widzicie, pochodzi z projektu Drogowskaz Classic. Projekt wykonał mój kolega Marek, link do projektu w prawym górnym rogu. Marek wykonał całą specyfikację z najdrobniejszymi szczegółami. Jest to osoba równie mocno jak ja zainteresowana oznakowaniem dróg. Nie będę ukrywał, że razem z Markiem oraz wieloma osobami skupionymi na forum Skyscraper City marzymy, aby takie oznakowanie było w Polsce. Znaki E1 i E2 są znakami bardzo ważnymi, ponieważ pokazują kierowcom, dokąd dana droga prowadzi na wprost oraz dokąd prowadzi, gdy skręcimy w prawo czy też w lewo. Omówił zasady, jakie według mnie powinny obowiązywać. Na ciągu głównym na tablicy lewej powinno się pokazywać najbliższe miasto wojewódzkie oraz dodatkowo najbliższe miasto powiatowe. Przykłady. Weźmy na przykład bardzo popularną autostradę A2 z Warszawy w stronę zachodnią. Najbliższe miasto wojewódzkie wzdłuż A2 to Łódź, a nie Poznań. Dodatkowo na znaku na ciągu głównym umieszczamy najbliższe miasto powiatowe, a więc Pruszków. Trzymając się tej zasady, gdy dojedziemy do węzła Łowicz, najbliższym miastem na prawach powiatu będzie Łódź. Ale że Łódź jest również miastem wojewódzkim, więc w tym miejscu Łódź przeskakuje z górnego wiersza na dolny, a na górnym pojawia się Poznań. I taką zasadę widziałbym w całej Polsce. Jadąc autem z węzła Łódź Północ na północ, najbliższym miastem wojewódzkim nie jest Gdańsk, tylko Toruń. Województwo kujawsko-pomorskie posiada dwie stolice. W Bydgoszczy ma siedzibę wojewoda, natomiast w Toruniu siedziba w sejmiku oraz marszałka województwa. Nie możemy udawać, że Torunia nie ma przy A1, aczkolwiek dojazd do tego miasta od południa jest nieśmiesznym żartem, ale to nie jest temat tego filmu. Jadąc autem z węzła Łódź Północ na północ, na górze tablicy wstawiamy Toruń jako najbliższe miasto wojewódzkie, a pod spodem Kutno, które jest najbliższym miastem powiatowym. Gdy zbliżamy się do węzłów drogowych, na których spotykają się dwie autostrady lub drogi ekspresowe, to dodatkowo należy podać inne dalsze kierunki, dokąd droga prowadzi. Pokażę dwa przykłady: węzeł Konotopa oraz Łódź Północ. W przypadku, gdy po drodze nie ma miasta wojewódzkiego, to głównym kierunkiem powinno być najbliższe byłe miasto wojewódzkie, czyli w wielu przypadkach obecne miasto na prawach powiatu. A gdy takiego nie ma, to najbliższe miasto powiatowe. Takim przykładem jest autostrada A2 prowadząca z Warszawy na wschód. W tym przypadku w górnym wierszu umieszczamy Siedlce, a na dolnym najbliższe miasto powiatowe, czyli Mińsk Mazowiecki. Po minięciu Mińska najbliższe miasto na prawach powiatu to Siedlce, więc Siedlce przeskakują na dół, a na górze pojawia się Białopodlaska. Za Białopodlaską na górnym wierszu powinno się podawać najbliższe duże miasto za granicą. I tu trzeba przyjąć zasadę.
czy Brześć to duże miasto, czy należy umieszczać Mińsk. Uważam, że duże miasto to takie powyżej 100 tysięcy mieszkańców, więc jak najbardziej Brześć mógłby być umieszczony na tym znaku. Jednak jest to kwestia do omówienia. Ważne jest, żeby w całym kraju obowiązywały te same zasady. To, co mi się bardzo nie podoba, to omijanie na znakach drogowych miast wojewódzkich oraz wręcz wprowadzanie kierowców w błąd. Na autostradach i drogach ekspresowych całkowicie pomijane są Kielce i Opole, natomiast Łódź jest pomijana na S8 i A2. Wielokrotnie rozmawiałem o tym z ludźmi z generalnej dyrekcji. Na przykład według wielu z nich Łódź nie leży przy A2, więc nie ma jej na znakach. Co ciekawe, w województwie mazowieckim jadąc autem po S2 Łódź nie jest wymieniona, a na A2 już jest. Natomiast w województwie łódzkim ponownie nie ma Łodzi, mimo że jest to ich miasto wojewódzkie. Jest to dla mnie sytuacja niezrozumiała. Jeśli Łódź nie leży przy A2, to gdzie leży? Nad morzem, a może w górach? Na moje pytanie, co musiałoby się stać, żeby Łódź pojawiła się na znakach przy A2, dostawałem odpowiedź, że granice miasta Łodzi musiałyby przecinać A2. Nie rozumiem, jakie to ma znaczenie. Czy ludzie jeżdżący z Warszawy do Łodzi i odwrotnie poruszają się inną drogą tylko dlatego, że Łódź nie leży w granicach autostrady? Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie drążył tematu. Na moje pytanie, dlaczego w takim razie na autostradzie A1 jako kierunek na południe podawane są Katowice, mimo że leżą około 9 km w linii prostej od A1. To samo dotyczy Rzeszowa, które leży przy A4. Na to pytanie zapanowała cisza. Oczywiście miasta te powinny jak najbardziej być na znakach, bo są miastami wojewódzkimi. Taka sama sytuacja jest na S8 Wrocław-Łódź. Jadąc autem z Wrocławia w stronę Łodzi, przez całe województwo dolnośląskie oraz wielkopolskie, nie dowiemy się, że droga S8 prowadzi do Łodzi. Dopiero w województwie łódzkim to się zmienia. A wiecie, czemu się zmienia? Ponieważ 10 lat temu, gdy tę drogę budowano, poszedłem do ministra infrastruktury na spotkanie. Pokazałem mu mapę z przebiegiem S8 i się spytałem, jakie miasta według pana łączy ta droga? Odpowiedział mi, że Wrocław z Łodzią. Brawo, też tak uważam. A wie pan, że zarządca drogi już tak nie uważa i według niego Łódź nie leży przy S8? Na szczęście moje argumenty były na tyle silne, że w województwie łódzkim na S8 jest Łódź. Więc jeśli jedziecie autem po S8 w tym województwie i na znakach widzicie Łódź, to już wiecie, kto przy tym maczał palce. Z jednej strony miałem satysfakcję, że coś mi się udało, z drugiej strony uważam, że jest to naturalne, że S8 przechodzi koło Łodzi i dziwi mnie, że rzecz tak oczywistą zarządca drogi nie widzi. Jak już jesteśmy przy S8, to drugą rzeczą całkowicie niezrozumiałą jest wprowadzanie kierowców w błąd, gdy jesteśmy w Warszawie. Zarządca drogi w całej Warszawie oraz na całym odcinku drogi z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego nakazuje nam jechać do Wrocławia drogą przez Piotrków Trybunalski. Nigdzie w Warszawie nie dowiemy się, że do Wrocławia droga przez A2 i A1 jest dużo krótsza i szybsza niż przez Piotrków Trybunalski. Okej, droga S8 prowadzi z Warszawy do Wrocławia, ale prowadzi zygzakiem przez Piotrków Trybunalski i po wybudowaniu A2, czyli już prawie od 10 lat z Warszawy do Łodzi, zdecydowana większość kierowców wybiera A2 i A1, a nie S8 i A1. Nie rozumiem, dlaczego zarządca drogi nie widzi rzeczy oczywistych. Droga Warszawa-Piotrków Trybunalski to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, ponieważ łączy stolicę kraju z regionem śląsko-dąbrowskim, w którym mieszka najwięcej ludzi w Polsce. Więc na znakach w Warszawie, jak i na S8 z Warszawy do Piotrkowa, powinny być Katowice oraz to, co zaproponowałem wcześniej, czyli najbliższe miasto powiatowe Rawa Mazowiecka. Później Tomaszów Mazowiecki i na końcu Piotrków Trybunalski. W Piotrkowie S8 skręca na północ i tutaj dopiero pierwszy raz powinien pojawić się Wrocław. Wcześniej podawanie Wrocławia na znakach nie ma najmniejszego sensu. I teraz taka ciekawostka. Wspomniałem już o tym na początku, że każdy oddział nadaje miasta kierunkowe po swojemu. Gdy jedziemy autem po A2 z Warszawy do Łodzi, to przed węzłem Łódź Północ pojawia się Wrocław. Czyli jednak zarządca drogi wie, że jacyś kierowcy jadą po tej drodze do Wrocławia. To samo jest na węźle Łódź Południe, gdzie kierowca dojeżdżający od strony Wrocławia ma wybór. Na znaku jest Warszawa w prawo, czyli przez Piotrków Trybunalski, oraz w lewo, czyli przez węzeł Łódź Północ. Chyba nie muszę mówić, który kierunek jest wybierany dużo częściej. Dlaczego więc nie ma tej informacji w Warszawie i kierowcy są wprowadzani w błąd? Tego nie wiem. I teraz klucz programu. To samo co zaproponowałem, czyli zasady doboru miast kierunkowych. Takie same zasady obowiązują w polskich przepisach. Gdy otworzymy dziennik ustaw z 2019 roku oraz poprzednie w sprawie warunków technicznych dla znaków drogowych,
to w punkcie 6.2 na stronie 258 czytamy: miejscowość kierunkową ustala się według następującej hierarchii. Najbliższe miasto wojewódzkie, najbliższe miasto na prawach powiatu, najbliższe miasto z siedzibą powiatu, przejście graniczne i na końcu inna miejscowość, jeśli nie można podać nazwy miasta wojewódzkiego, powiatowego lub przejścia granicznego. Nie wiedzieć czemu podczas nadawania miast kierunkowych Generalna Dyrekcja nie widzi punktu 2 i 3 i od razu nadaje punkt 4, czyli umieszcza na znakach wioski i małe miasta na granicy. I teraz właśnie o tym. To, czego nie rozumiem, to umieszczanie na znakach wsi lub bardzo małych miast, które znajduje się przy granicy państwa, zamiast dużych miast, które są wcześniej po drodze. Wyjeżdżając z Warszawy na wschód, nie dowiemy się, że droga prowadzi do Mińska Mazowieckiego, Siedlec czy Białej Podlaskiej, tylko wszędzie jest Terespol. W Terespolu mieszka około 5500 osób, natomiast na przykład w Siedlcach mieszka około 78 tysięcy osób. Inny przykład. Wyjeżdżamy z Częstochowy na południe. Autostrada A1 przebiega przez 4 miasta, gdzie każde z nich ma grubo ponad 100 tysięcy mieszkańców, czyli Bytom, Zabrze, Gliwice i Rybnik. Jednak kierowca nie dowie się ze znaków, że jadąc A1 może dojechać do tych miast. Natomiast na całym przebiegu A1 podawana jest wieś Gorzyczki, w której mieszka około 1,5 tysiąca osób. Jest to sytuacja kuriozalna. W Gorzyczkach z punktu widzenia kierowcy jadącego z Polski do Czech nie ma nic. Nigdy tutaj nie było przejścia granicznego. Jest tu tylko przejazd przez granicę, gdzie nasza A1 łączy się z czeską D1. Sytuacja również ciekawa jest na A4. Jadąc na zachód, na znakach widzimy Jędrzychowice, mimo że byłe przejście graniczne z Niemcami znajduje się w granicach miasta Zgorzelec, a nie Jędrzychowicach. Nie rozumiem, dlaczego zarządcy drogi tak konsekwentnie na znakach pokazują nam małe wsie i małe miasta, mimo że obowiązujące przepisy nakazują coś innego. Omówił teraz zasady, jakie powinny być stosowane na drogach głównych. Oczywiście powinny być dokładnie takie same, jak omówione powyżej. I oczywiście są drogi w Polsce, które są tak oznaczone. Na przykład jadąc autem przez Siemiatycze drogą numer 19, kierunkami są Białystok i Lublin, czyli miasto wojewódzkie. Problemy zaczynają się wtedy, gdy wzdłuż drogi krajowej, którą jedziemy, nie ma miasta wojewódzkiego lub gdy droga krajowa kończy się na wsi. Wtedy zaczyna się wolna amerykanka. Niektóre oddziały Generalnej Dyrekcji w Polsce jako główny kierunek wybierają czasami miasta, a nawet wsie, które w mojej opinii kompletnie tu nie pasują. Przykłady. Wyjeżdżamy z Warszawy autem drogą krajową numer 61. Najbliższe duże miasto to Legionowo, w którym mieszka ponad 50 tysięcy osób. Dalej jest inne miasto powiatowe, jak Pułtusk oraz dwa były miasto wojewódzkie, a obecnie miasta na prawach powiatu, czyli Ostrołęka i Łomża. Niestety kierowca nie dowie się ze znaków typu E1 i E2, że droga krajowa numer 61 do nich prowadzi. Natomiast przez cały czas na znakach jest Augustów. I tu się powtarza to samo co w przypadku S8. Do Augustowa z Warszawy raczej nikt nie jeździ drogą 61, tylko drogą S8 do Białegostoku i dalej DK8 lub S8 do Ostrowi Mazowieckiej albo Zambrowa i dalej przez Łomżę drogą S61. Inny przykład, tym razem z Warmii. Wstyd się przyznać, ale w tym roku byłem pierwszy raz w życiu na Warmii i Mazurach. Zwiedziłem już wszystkie zamieszkane kontynenty na świecie, a tutaj trafiłem dopiero w te wakacje. Wracając z okolic Giżycka do Poznania, w pewnym momencie mnie zamurowało. Z racji tego, że interesuję się drogami, ale poza tym mam jeszcze kilka innych pasji, m.in. geografię, to znam większość miast w Polsce. Ale będąc w okolicy Mrągowa, zgłupiałem. Jadę autem drogą numer 59 z Giżycka do Mrągowa. W pewnym miejscu jest skrzyżowanie i kierunek na Mrągowo znika, ponieważ do Mrągowa jest skręt w lewo. Z racji tego, że patrzył się na znaki kierunkowe, pomyślałem, że zaraz pojawi się Olsztyn. A tu niespodzianka. Co widzimy? Rozogi. Gdzie są rozogi i dlaczego tutaj się pojawiły? Zatrzymałem się, bo musiałem to sprawdzić. Rozogi to wieś, w którym droga numer 59 kończy swój bieg. Dla większości ludzi jadących autem po drodze 59 od strony Giżycka, Węgorzewa czy Suwałk, najważniejszy kierunek to Olsztyn, a dla tych, którzy jadą na południe, to Ostrołęka. Nie można na drodze krajowej jako główna i jedyna miejscowość dać na znaku wioski, która dla większości osób nie mówi prawie nic. Kolejny przykład z Warszawy i droga numer 79. Jadąc autem po S2 w Warszawie, widzimy, że droga numer 79 prowadzi do Sandomierza. Dopiero po jakimś czasie, co widać na znakach, ktoś się jednak zastanowił i dodał, że jednak pierwszym oraz najważniejszym miastem przy DK79 jest Piaseczno. Miasto znajduje się przy samej Warszawie, do którego jedzie każdy wyjeżdżający z Warszawy.
Co ciekawe, jadąc autem w tunelu, który niedługo, miejmy nadzieję, że zostanie otwarty, niestety, ale znowu widzimy tylko Sandomierz, a o Piasecznie zapomniano. Oczywiście są oddziały Generalnej Dyrekcji w Polsce, które patrzą na te sprawy podobnie jak ja. Jako przykład podam wyjazd z Torunia drogą numer 15 w kierunku Poznania. Mimo, że droga numer 15 nie prowadzi do Poznania, to Poznań został umieszczony na znakach. Poznań jest dużym miastem wojewódzkim, do którego jedzie znaczna część kierowców. Innym dobrym przykładem jest droga krajowa numer 32. Jadąc od Sulechowa na wschód, droga numer 32 kończy się w Stęszewie. Mimo to na znakach jest Poznań. Bardzo dobra decyzja. Tym sposobem przeszliśmy do miast, jakie powinny się znaleźć na tablicach, gdy skręcamy w prawo albo w lewo. Tutaj oczywiście powinna obowiązywać ta sama zasada, którą omówiłem wyżej. A więc podajemy najbliższe miasto wojewódzkie. Jeśli taki nie występuje, to najbliższe miasto na prawach powiatu lub miasto powiatowe. Jeśli nie ma żadnego z powyższych, to po prostu najbliższe miasto. Są przykłady oznakowania, z którym się zgadzam. Na przykład tutaj czy tutaj. Gdzie podawane są najbliższe miasta. Ale są też przykłady, których nie potrafię zrozumieć. Na przykład, gdy poruszamy się autem po drodze S5 w okolicy Leszna, przecinamy drogę krajową numer 12. I o ile kierunek na Leszno jest jak najbardziej w porządku, to nie wiem, dlaczego pojawiają się w kierunku na zachód żary. Gdy jedziemy autem drogą numer 12, nie ma tutaj miasta wojewódzkiego ani na prawach powiatu, więc powinniśmy na znaku podawać najbliższe miasto powiatowe. Takim jest Schowa, a następnie Głogów. Głogów jest miastem dużo większym od Żar, dodatkowo znacznie bliżej od Leszna oraz droga numer 12 ma tam węzeł z drogą ekspresową S3. Takich przykładów w Polsce są dziesiątki. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to wygląd znaków. Uważam, że nasze drogi ekspresowe są wykonane w tak dobrym standardzie, że o wiele bliżej im do autostrad, a nie dróg krajowych czy też wojewódzkich. Dlatego też znaki na nich powinny być w kolorze niebieskim, a nie zielonym. Poza tym szerokość tablic powinna być na całej jezdni głównej, a nie tylko na jej części. Nad każdym pasem ruchu powinna być osobna strzałka, a nad pasem do zjazdu w prawo powinna być druga część znaku i osobna strzałka lub też strzałki. Strzałek powinno być tyle, ile pasów ruchu. Jeśli jest droga dwupasowa, to powinny być dwie strzałki. Jeśli trzypasowa, to trzy i tak dalej. To, co jest na naszych znakach w kwestii strzałek i szerokości, po raz kolejny muszę to powiedzieć, ale jest to wolna Amerykanka. Mamy dwa pasy, jest jedna strzałka. Trzy pasy, jedna lub dwie strzałki. Jeden pas na wprost, dwie strzałki. Tak więc jak widać, do poprawy jest bardzo dużo. Niestety nie widzę żadnego światełka na końcu tego tunelu. Nawet oznakowanie eksperymentalne, które ma sporo błędów, ale i tak jest o wiele lepsze niż zwykłe, nie jest powszechnie stosowane. Na budowanej właśnie A1 z Łodzi do Częstochowy nie będzie oznakowania eksperymentalnego. Naprawdę dziwne są u nas decyzje. Film wyszedł najdłuższy z dotychczas, które zrobiłem. Nie wiem, jaki będzie wasz odbiór, ale tak jak powiedziałem na początku, jest to temat, który bardzo mnie interesuje i mam nadzieję, że chociaż pokrótce przedstawiłem wam moje przemyślenia. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co ci się podobało lub nie. Dzięki.